Ciekawym jest to, co ten nasz brat Darek myślał, żeby przeczytać ten tekst, co nim tam, jakie myśli kierowały, żeby sięgnąc z tego miejsca Daniela. Przykład jest okazywany na potężnym królu, który władał wtedy wieloma narodami. I tak sobie siedzisz tu i dumasz i nic nie wymyśliłeś do tej chwili, czy nie wymyśliłaś. I to jest problem. Bo człowiek jest istotą myślącą i powinien myśleć, w każdej chwili zastanawiać się, po co to jest nam dzisiaj podane na stół. Co z tym powinniśmy zrobić? Czy jesteśmy na tyle mądrymi uczniami Chrystusa Jezusa, żeby wyciągnąć z tego prawidłowe wnioski? Słyszeliśmy o pokorze, o pysze, że Bóg pokornym łaskę okazuje, pysznym zaś się przeciwstawia. Jak myślicie, czy sprzeciwianie się królowi jest pokorą czy pychą? A dlaczego tak wielu ludzi sprzeciwia się królowi? Król w królestwie chrześcijan, Jezus Chrystus, wydał rozkaz, aby się wszyscy miłowali, jak On nas umiłował. U Nebukadnezara już by wszyscy głowy stracili za nieposłuszeństwo. Wyszedłby na ulicę i zobaczyłby, o, idą dwie, powiedzmy Babilonki, ale idą dwie chrześcijanki, jak one kłócą się o coś, ściąć głowy. O, tam jacyś sprzeczają się, bo ten chce oszukać drugiego, a ten coś ma, ściąć im głowy. Miał prawo decydować o tym, czy ściąć, czy zachować, jak słyszeliśmy. A mimo wszystko Bóg zajął się tym człowiekiem. To było jego olbrzymie szczęście, że człowiek, który nie miał nad sobą nikogo większego, w pewnym momencie poczuł na sobie rękę Króla Królów. I został uczony tego, co nigdy by się nie nauczył, gdyby Bóg nie okazał mu łaski zajęcia się nim. Wiecie, jakie to jest wspaniałe zobaczyć, że Bóg podjął decyzję. Ten, którego do niczego nie zmusisz, ani go do niczego nie namówisz, który robi zawsze, co chce, kiedy chce i jak chce. Zwrócił uwagę na tego króla dla jego uratowania. Nie dla wykazania, tylko że ten król no, to jest tylko zwyczajny król i Bóg, jak zechce, to może go zdeptać i tyle. Bo to Bogu do niczego nie jest potrzebne. Bóg jest wszechmogący, nie musi demonstrować swojej wszechmocy, bo gdyby chciał zademonstrować, to byśmy wszyscy zniknęli raptownie. Wystarczy, że wciągnąłby w siebie swoje tchnienie, które dał, aby wszystko mogło żyć i wszystko momentalnie by stało się martwe. I ten wszechpotężny, zwróćmy uwagę na niego, ten wszechpotężny, pełen chwały i majestatu. Dla niego człowiek jest stworzeniem, czy to jest na pozycji króla, jak było mówione, czy na pozycji żebraka, jest Bożym stworzeniem. Został stworzony człowiek na obraz Boga, aby czynić to, co jest dobre, co jest pożyteczne. Pomyśl, ile z ciebie jest pożytku w codziennym życiu. Ile inni korzystają z tego, że ty jesteś człowiekiem, na którym Bóg położył swoją rękę i powiedział, będziesz do mnie należeć. A na ile nie masz tego poczucia i wydaje ci się, że te dni to są twoje dni i możesz w nich robić, co chcesz. Jak wielu popełnia to samo, co Nebukadnesar. Dziś pamiętają, już za chwilę nie pamiętają o tym, co Bóg powiedział. I możesz być zdziwionym, no człowieku, przecież było to wyraźnie mówione i tak mówi Pan.
do ciebie, a człowiek po jakimś czasie już zapomniał. Pamiętacie tą umowę Salomona z Szimei? Ten, który rzucał kamieniami w Dawida. I potem król go zawezwał i powiedział tak. Masz się przeprowadzić do Jerozolimy, tutaj zamieszkasz i do końca życia nie możesz opuścić tych murów. Jeżeli opuścisz ten teren, zginiesz. No, wyrok król, którego nikt nie powstrzyma. I ten człowiek zdaje sobie sprawę, że Salomon ma wszystko, co potrzebne, żeby tak zrobić. A więc jest wdzięczny, że w ogóle nie zginął w tej chwili, tak? Ma poczucie wdzięczności. Na ten moment ma poczucie wdzięczności, bo zdaje sobie sprawę, że mógłby zginąć już teraz. Że Salomon mógłby w ogóle nie dawać mu żadnych warunków, tylko po prostu kazać go zabić i koniec. Ale dał mu warunki, dając mu szansę, możliwość. I on mija 3 lata, no, uciekli mu tam niewolnicy i zapomniał się, że przecież cały czas nad nim jest to rozporządzenie królewskie i że jeśli on to zrobi, to król obiecał mu śmierć. A mimo wszystko zapomniał o tym, albo stało się to dla niego już takie jakby troszeczkę za mgłą, że tak nie myślał, że to może na pewno się stać. Król 3 lata zapomniał pewno, co? No król mógł zapomnieć, przecież ma tyle obowiązków. Bym pamiętał jakimś tam Szimei, że kiedyś mu 3 lata temu powiedział, że nie wolno mu wyjść z miasta, bo zginie. No pewno zapomniał. No i poszedł, bo przecież ci niewolnicy go trochę kosztowali. Sprowadził ich zadowolony z powrotem, ale już go król wzywa. Pewno trochę zaczął myśleć, nie? Bo tak jak my też, jak coś zrobimy, zatem zaczynamy myśleć, no czy to o to chodzi, a może nie o to chodzi. A jednak chodziło o to i mówi, czyż nie zawarliśmy ze sobą, nie wiem, czy to można nazwać układ, czy przymierze, czy cokolwiek, że gdy ty przekroczysz granicę tego miasta, to w tym momencie wydajesz na siebie wyrok śmierci. I za chwilę ten człowiek już nie żył. Wykonało się to, co było powiedziane. Ile my, wierzący ludzie, traktujemy poważnie Króla Królów, Pana Jezusa Chrystusa, kiedy On mówi do nas, jeżeli opuścisz miejsce we mnie, może przeczytam to rozporządzenie królewskie, Ewangelia Jana, 15 rozdział. To jest takie czytane jak słowo zwykłe, tak? Takie zwykłe słowo, a to nie jest zwykłe słowo, to jest rozkaz królewski. Król mówi w ten sposób do wszystkich swoich poddanych, którzy chcą przeżyć. A jeżeli nie zrobią tego, co on mówi, to na pewno zginą. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Było to tylko owoc chodziło. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Masz króla Nebukadnesara i Boga, który daje mu ostrzeżenie, a mimo wszystko ten król za jakiś czas łamie to ostrzeżenie i popełnia przestępstwo, o którym Bóg mu powiedział, co go za to będzie czekać przez swojego proroka. Jak to wygląda z nami? Czy owocujesz? Czy drzewo lubi robactwo? Nie mówię o robakach, tylko o drzewie teraz, bo robactwo lubi drzewo, ale czy drzewo lubi robactwo?
No raczej nie za bardzo. Wszelkimi takimi, co Bóg dał, środkami strzeże się przed tym. Odpowiednie soki są wszystko to, póki jest żywe, to się broni przed tym wszystkim. A my jak się bronimy przed robakiem złego myślenia? Jak bronimy się przed robakiem samozadowolenia, który podgryza, który wgryza się i potem raptem patrzysz, że człowiek sam siebie jest zadowolony. Wszak Nebukadnesar był sam siebie zadowolony. Co to za robak, który nie ginie, a będzie gryzł aż tam, w Gehennie? Co to za robak jest? No przecież nie ten robak taki fizyczny, bo w ogniu zginie. Co to za robak, który w ogniu nawet nie ginie? Właśnie wspomniałem o nim. Dumne myślenie o sobie nie zginie. Złośliwe myśli. To wszystko będzie gryzło człowieka w ogniu Gehenny. Ten robak będzie gryzł człowieka i wiele innych robaków będzie gryzło człowieka. I ten człowiek będzie miał świadomość, że miał na ziemi czas, aby z tego robactwa się uwolnić, bo jest środek na to robactwo. To jest krzyż Chrystusowy. To jest, jeżeli weźmiemy to jako podobieństwo drzewa, no to jest to jest to drzewo, na którym śmierć została pokonana. Przez tego, który został tam ukrzyżowany, przez Jezusa Chrystusa. A więc gdy zdajesz sobie sprawę, że jest jakaś przestrzeń czasowa dla ciebie, dla mnie, dla każdego z nas, i zdajesz sobie sprawę, że w tej przestrzeni czasowej ważą się losy twojej wieczności, czy będziesz pozwalać sobie po jakimś czasie od nawrócenia na to, żeby już nie zwracać taką szczególną uwagę na to, co mówi Jezus? Bo przecież wiesz, napisane jest w Biblii, już nie musisz do tego takiej wagi przywiązywać. Co prawda powiedział to król, ale wszak czy król jeszcze pamięta? Może już nie pamięta, że powiedział to kiedyś do mnie. Może zapomniał. Ludzie tak się zachowują, jakby Jezus nie pamiętał, jakby zapomniał. Zachowują się, jakby nie pamiętał i nie będzie sądził tymi słowami. A on, król, powiedział, że jego słowa będą sądzić jego lud. Jak wielu ludzi myśli, że zapomniał? Poważnie, wielu chrześcijan czy chrześcijanek myśli, że Jezus zapomniał, bo tak się zachowują, jakby on tego nigdy nie powiedział. Czy grozi za to śmierć? Jezus powiedział, że kto nie zachowuje jego słowa, zginie. Czy więc grozi śmierć za niezachowywanie słów króla? Jeszcze król może okazać łaskę, gdy człowiek nie zachował jego rozkazów i dokonać tego, co Bóg uczynił z Nebukadnezarem. Poniżyć człowieka, i żeby człowiek w tym poniżeniu zaczął doświadczać, że sprzeciwił się królowi. Może to jeszcze w swojej łasce zrobić, ale nie musi. Może zostawić człowieka dla jego własnego zadowolenia i człowiek w tym swoim zadowoleniu zginie. A więc kogo miłuje, tego karci, ćwiczy i wychowuje, ale kogo nie miłuje, tym się nie zajmuje. A więc taki człowiek, którym się Pan Jezus już nie zajmuje, może się cieszyć i być zadowolonym wtedy nawet, gdy wcale nie myśli wypełniać rozkazów Pana Jezusa Chrystusa. Ale człowiek, którym Jezus się zajmuje, nie będzie czuć zadowolenia, jeśli nie wypełnia rozkazu. Będzie czuć rozterkę, smutek, wstyd, cokolwiek to będzie, ale będzie znaczyło, że to drzewo jeszcze jest żywe. Że nie umarło i robaki nie mogą żreć już tylko to drzewo, ale napotykają na wstyd, na obawę, na świadomość, że kiedyś stanę przed Chrystusem i zdam za to sprawę. A więc ten robak napotyka jeszcze na to, co ratuje to drzewo przed kompletnym pożarciem. Czy rozumiesz, że łatwo jest zapomnieć, a ty nie zapomnij? Apostołowie mówili, będziemy wam to zawsze przypominać, abyście o tym pamiętali. To nie jest zabawa w Kościół. To jest prawdziwy król, prawdziwe królestwo, prawdziwi poddani i prawdziwie Pan będzie sądził swój lud. Tak jak powiedział, postawi kozły po swojej lewicy, a owce po swojej prawicy i będzie sądzić swój lud.
Pamiętacie, jak jest stanowczy, te mądre i głupie panny, że te głupie chociaż doszły do celu, stanęły pod murem, pod drzwiami, wołały: wpuść nas. On powiedział: już nie, za późno. Wasz czas był wtedy, kiedy jeszcze nie przyszedłem. Nie wykorzystaliście czasu swego nawiedzenia, nie wejdziecie już do mojej wieczności. To jest stanowczy król. To nie jest taki rozchwiany królewicz jakiś, który nie wie, co zrobić w danym momencie. Ludzie muszą wiedzieć, że jeżeli król Jezus Chrystus coś powiedział, to jest to wieczne, niezmienne. I za 50 lat, jak będziesz chrześcijaninem czy chrześcijanką, tak samo to słowo cię obowiązuje. Był tam król w Izraelu, który wszedł po 50 latach tam, gdzie nie powinien, i trąd go spotkał z tego powodu, bo to nie było dla niego miejsce. Bez względu na to, ile służył, to nie było dla niego, to było dla kapłanów, a dla króla było inne miejsce wyznaczone. A więc mamy tutaj pokazany pewien fragment życia człowieka, który pokazuje, że Bóg oprzeć się z tym królem łaskawie, naprawdę łaskawie. Pamiętacie tego króla, który zabił Jana, jak później pysznie się zachował i go robaki pożarły. Tam nie było już na łaskę, tam poszło na śmierć. Duma, pycha, wysokie mniemanie o sobie. Jak myślisz, czy można lekko traktować Pana Jezusa, jakby On był tylko takim kimś, kto będzie robić to, co wtedy ja potrzebuję. Jak ja jestem chory, jak ja mam problemy, to wtedy Pan Jezus koniecznie musi mi pomóc, bo przecież powiedział, że pomoże. A jak On ma dla mnie rozkazy, to ja nie za bardzo mam czas na to, żeby czynić Jego rozkazy. Myślicie, że on jako król później spojrzy na takiego człowieka, który nie ma czasu dla króla, i kiedy ten przyjdzie i powie: wiesz, królu, teraz ty musisz dla mnie znaleźć czas. Jak myślicie, co wtedy ten człowiek usłyszy? Idź precz, człowieku, ode mnie. Kiedy ja cię potrzebowałem, ty nie miałeś czasu. Teraz ja nie mam dla ciebie czasu. A przecież od niego zależy to, czy będziemy w wieczności, czy nie. Poważnie traktujmy króla. Mamy przestrzeń czasową. Teraz mamy pewną przestrzeń czasową. Cały czas jest to, że ludzie zasypiają duchowo i nie rozumieją, co się dzieje. A teraz szczególnie w czasach końca zasypiają duchowo. Masz przestrzeń swojego życia. W tej przestrzeni swojego życia musisz pozbyć się wszystkiego, co złe. To jest pierwsze zadanie. Król nienawidzi zła. Król nigdy nie wpuścił do swego serca ani jednego zła. Król odrzucił wszelkie zło, które oferował mu diabeł. A więc my posiedliśmy zło, którego król nasz nigdy nie posiadł. I król rozkazuje nam oczyszczać się od tego zła, bo on to nienawidzi. Żyj dla króla, przestań żyć dla religii. Nie myśl, że ty, człowiek, jak jesteś religijnym człowiekiem, to już jesteś w porządku. Słuchasz się króla, wtedy jest w porządku. Kiedy wypełniasz rozkazy Jezusa, wtedy jest w porządku. I to każdy z nas tego potrzebuje, bez względu na to, kim jest. Pamiętacie, jak apostoł Paweł powiedział, tyle wydarzeń zostało uczynionych. Zresztą też wspaniały akt, że spotkał na swojej drodze króla i zobaczył, z kim walczył, i od tej chwili już tylko służy mu. Powiedział apostoł: ja tak biegnę i tak umartwiam w sobie wszelkie jakiekolwiek myśli, które mogłyby coś złego spowodować, aby nie było tak, że ja innym głoszę Ewangelię i oni się ratują, a ja sam zginę. Nawet nawracając mnóstwo ludzi, apostoł miał świadomość, że Jezus nienawidzi zła i nie chce swoich poddanych widzieć zła. Jeżeli, zobaczcie, bez uświęcenia nikt nie zobaczy Pana. A więc nie wykorzystuj teraz czasu, żeby dokładać zło do złego, ale wykorzystuj czas, żeby pozbywać się zła, które nie
funkcjonuje w ogóle w Jezusie i nigdy w Jezusie nie było. On jest naszym wzorem. Wykorzystuj czas na pozbywanie się wszystkich cielesnych, ciemnych instynktów. To jest czas łaski. Oczyszczać się, usuwać. Nie próbować kusić Pana Jezusa. A bo ja uczyniłem tyle dobrych jakichś rzeczy. Pamiętacie, co stało się z królem Dawidem i z Betrzebą, co było. I Bóg z powodu tego, że Dawid do tego czasu szczerze służył Bogu. Bóg zachował, okazał łaskę Dawidowi i zachował jego życie. Ale co spotkało dom Dawida? Bóg powiedział, ty zrobiłeś to w ciemności, ja zrobię to w świetle dnia. I karał Dawida i jego dom za to, co się stało. Darował życie w łasce swojej. Dawid okazał skruchę, kiedy ten Szymaj rzucał w niego kamieniami i sługa chciał go zabić. Dawid powiedział, zostaw. Niech to jest od Boga. Niech Bóg zobaczy, że pokornie przyjmuje wszystko, co On zechce tylko uczynić. To była próba, czy Dawid posłuży się swoim królewskim, tak jak wcześniej się posłużył, sposobem na usunięcie przeciwnika, czy też uniży się, już tego nie zrobi w żaden sposób. A więc mamy tutaj przykład króla, który się czegoś miał nauczyć i się nauczył, i chwała Bogu, że się nauczył. A więc smutek, który przechodzi w upamiętanie, jest zdrowym smutkiem. Smutek, który prowadzi do grzechu, jest złym smutkiem, że ktoś zazdrości komuś coś, smuci się, że czegoś nie ma, a ktoś ma i w końcu zaczyna wchodzić w jakieś złe rzeczy, żeby tylko to posiąść. Nie jest to dobre. A więc możemy powiedzieć w ten sposób, szczęśliwy to król był, Nebukadnesar, bardzo szczęśliwy król, gdyż będąc pośród bałwanów, będąc królem bałwochwalczym, zbudował pomnik, kazał się wszystkim kłaniać, napotkał na swojej drodze Boga, który go wyćwiczył i doprowadził do takiego stanu, że król stał się po części ewangelistą. Rozesłał wiadomości o Bogu, który jedynie jest Bogiem, który może poniżyć, jak i wywyższyć. A więc stał się ewangelistą w swoim królestwie, rozgłosił prawdę. Ale potem widzimy jego syna, który sobie zlekceważył to, co widział u swego ojca. A więc widzimy, że gdy sobie to zlekceważył, i ten sam Daniel przyszedł do niego, powiedział mu, dlaczego to zrobiłeś? Przecież widziałeś, co Bóg uczynił z twoim ojcem. Wiedziałeś, że to są naczynia z jego świątyni. Rozumiecie, człowiek wiedział, a mimo wszystko zlekceważył tego Boga. To jest jedno z najczęstszych przestępstw w człowieku. Lekceważenie Boga, który stworzył nas. Jedno z najczęstszych grzechów. Widzimy od początku już Kain zlekceważył Boga, który wyszedł mu naprzeciw, powiedział, Kain, nie rób tego. A poszedł za diabłem. A więc to jest najbardziej pospolite przestępstwo na tej ziemi. Nawet wśród wierzących ludzi. Że bardziej zwracają uwagę na to, co ludzie im powiedzą, niż na to, co Bóg mówi. Musimy uważać z cielesnością, bo ona jest bardzo niebezpieczna. Tak jak powiedziane jest w Słowie Bożym, że ciało jest przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Owocem ciała jest właśnie lekkomyślność, słabe widzenie rzeczywistości, podczas gdy owocem ducha jest dobre widzenie rzeczywistości i gorące staranie się o to, aby tak czynić. To jest dzisiejsza lekcja od Pana dla każdego z nas, dla mnie i dla Ciebie. Nie dokładaj zła do zła, ale usuwaj zło
aby czynić miejsce na dobro. Gdzie grzech jest, tam dobro nie zamieszka. Nie możesz być człowiekiem w pełni czystym, dopóki grzech jest, bo czystość nie będzie mieszkała z grzechem w jednym miejscu. Musi być usunięty grzech. Tak Bóg mówi, usuń to. A więc zajmij się usuwaniem zła. Nie patrz tyle na innych. Zobacz, co ty robisz złego i to usuwaj. Usuwaj to z swojego życia codziennego. Sposób reakcji, sposób zachowania, gniewy, zawiści, lekceważenie innych, zamykanie się dla samego siebie, samej siebie. Nie ma znaczenia, co to jest. Jeżeli tego nie ma w Chrystusie, to jest to na pewno grzech. Jeżeli to, co robisz, nie widzisz w Chrystusie, to jest na pewno grzech, bo w Chrystusie nie ma grzechu. A więc to, co widzisz w Chrystusie, to naśladuj, bo to jest czyste. Dlatego Paweł mógł powiedzieć, naśladujcie mnie, bo ja naśladuję Jezusa i to było czyste. Gdyby nie naśladował Jezusa, byłoby to brudne. Mówi, sumienie moje mnie oskarża, bo co chcę zawsze czynić? Dobro. A więc patrz na to, to jest najważniejsze. Jeszcze trochę będą różne doświadczenia na tej ziemi, będzie wielka presja na umysły, na serca ludzkie. Diabeł będzie sobie czynił przestrzeń, aby ludzie oddali mu pokłon pośle Antychrysta i wielu ludzi, którzy dzisiaj nie pozbyli się zła, będą zwiedzeni przez diabła. Tak jak było powiedziane, Bóg nie pozwoli, żeby ci, którzy nie miłowali Jego prawdy, przeszli dalej. Oni zostaną zwiedzeni. Bóg nie pozwoli, to Bóg wyda ich na obłęd. To Bóg nie pozwoli. Dalej musi pójść tylko to, co czyste. Bo będzie to ostatni bój i Kościół nie może się już jakby patrzeć i zastanawiać, a ty jesteś zbawiony czy niezbawiony? No nie wiem. Jak to z tobą jest? Czy są owoce życia w tobie? Już będzie oddzielone zupełnie. Wszyscy, którzy nie miłują, odejdą do diabła. Wszyscy, którzy miłują, zostaną z Bogiem i będą znienawidzeni przez wszystkich. Nie będzie już problemów rozeznać. Sami święci będą w kościele. Tylko ci przejdą. Reszta pójdzie. Jeszcze jacyś tam będą się przez jakiś czas w oszukańczy sposób próbować przedostać, ale to nie działa. A więc Kościół będzie coraz bardziej przygotowany do tego, żeby w tej ostatniej bitwie, żeby można łatwo było rozeznać siebie nawzajem po miłości wzajemnej, żeby ludzie mogli się miłować i cieszyć tym, że może być to brat, może być to siostra, którzy są gotowi życie położyć jeden za drugiego. A nie ktoś oszukańczy, który mówi, a potem zdradza cię na przykład. Będą wydawać najbliżsi, najbliższy. Tak jest powiedziane i to będą spośród wierzących ludzi. A więc mamy tą okazaną łaskę, mamy czas łaski, mamy możliwość, aby zachować przymierze, które zostało zawarte między Panem Panów i Królem Królów, Jezusem Chrystusem, a Jego Kościołem. Kościół ma być czysty, święty i nieskalany. Zostawmy mrzonki o tym, że można się pobawić i być fajnym chrześcijaninem czy fajną chrześcijanką. Albo już nieraz mówiliśmy, ten król oddał wszystko, żeby nas uratować. Jeżeli ja nie oddam wszystkiego, żeby dać się uratować, to co sobie zostawię, zgubi mnie. Tak samo ciebie. Jezus prawdę zawsze mówi, wszystko za wszystko. I jeżeli to rozumiesz i nie chcesz zginąć w Gehennie, to rób to, co Jezus mówi. Jezus mówi, kto zachowa słowo moje, śmierci nie użyje na wieki. Wielu już jest tak letnich ludzi wśród wierzących, że nawet czytając Biblię, oni w ogóle nie rozumieją, co czytają. Oni czytają to jak zwykłą czytankę, a nie jak rozkazy króla. Biblia jest czytanką, a nie księgą prawa, które obowiązuje dzisiaj Kościół. Nebukadnesar po tym doświadczeniu mógł prawdziwie wyznać, że Bóg jest Bogiem. I od 31 wiersza przeczytam ten czwarty rozdział. O po upływie dni ja, Nebukadnesar, podniosłem oczy ku niebu,
a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, a żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż Jego władza jest władzą wieczną, a Jego królestwo z pokolenia w pokolenie. A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynisz. W tym właśnie czasie powrócił mi rozum i dostojność i powróciła mi moja okazałość na chwałę mojego królestwa. Moi doradcy i moi dostojnicy szukali mnie i znowu przywrócono mnie do godności królewskiej i dano mi jeszcze większą władzę. Teraz ja, Nebukadnesar, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, gdyż wszelkie jego dzieła są prawdą, a jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Jeżeli jeszcze poniży, to jeszcze jest łaska. Już wam kiedyś opowiadałem, jak widziałem poniżonego chrześcijanina, poniżonego Syna Bożego w Jezusie Chrystusie, który myślał, że zdobywa sobie zaszczyty w świecie, coraz większą zasobność i coraz mniej Boga w życiu tego człowieka. Różne zamiary, a potem się okazało, że wszystko padło. Wszystko, wszystko. Nawet samochody wykradziono, ukradziono z ulicy. Wszystko, tak jakby banda złodziei postanowiła ograbić. Firma splajtowała, wszystko poszło, został człowiek z kredytami jakimiś, niedokończonym domem. Może nie z kredytami, z niedokończonym domem. I słyszałem jego, gdy po tym całym wydarzeniu dziękował Bogu za łaskę, którą mu okazał. To był naprawdę Syn Boży w Jezusie Chrystusie. Tylko dzieci Boże, kiedy są tak poniżone przez Ojca, zdają sobie sprawę, że okazał im wielką łaskę, zatrzymując ich przed tym, do czego oni zmierzali, do Gehenny. Potem słyszałem drugiego, który też dorabiał się coraz więcej i mówił sam, że modlił się do Boga, Boże, zrób coś, bo ja ginę w tym wszystkim. Przyszła choroba zakaźna, trafił do szpitala i dziękował Bogu, że Bóg go oderwał od tego, że dał mu czas na zastanowienie się. A więc jest łaska, jest czas łaski. I dobrze, gdy jeszcze łaska jest nad nami ludźmi i jeszcze dobrze, gdy w tej łasce ktoś doświadczy tego i zrozumie, że nie możesz bawić się swoją wiecznością. Musisz podejmować decyzje, co zrobisz, jak zrobisz. I twoje decyzje muszą być oparte na tym, co się uczysz od Chrystusa. W jaki sposób postąpisz? Coraz bardziej dojrzały człowiek musi podejmować coraz bardziej dojrzałe decyzje. Weź ojca w domu, który jest dojrzałym już ojcem, ma dzieci i on, jego decyzje są niedojrzałe. To ten cały dom jest wystawiony na tą niedojrzałość. Dlatego są potrzebne, żeby czy w zgromadzeniu, żeby byli dojrzali ludzie, którzy będą wspierać, pomagać, pouczać, wskazywać, przeprowadzać, a nie żeby rzucali wierzącymi raz z jedną nauką, później w drugą naukę, w kolejną jakąś naukę, a nie, to była zła nauka, to teraz będziemy taką naukę robić, czy inne rzeczy. To nie jest zabawa w to, czy uda się, czy nie uda. Tu jest, musisz wiedzieć, dlaczego tak idziesz. Znając wolę Ojca, musisz żyć według tego słowa. To jest dla ciebie bardzo ważne. List Jakuba jeszcze, 4 rozdział. Teraz jest nasz czas. Teraz jest czas, kiedy my zdajemy sobie sprawę, to co już nieraz mówiliśmy, że jeszcze jest taki czas, ale może zacząć się inny czas, kiedy zacznie się to bardziej dziać i wtedy wierzący ludzie będą inaczej jeszcze mieli. Teraz mamy jeszcze czas, że możemy się spotykać, rozważać Boże Słowo, podejmować decyzje. Potem może się okazać, już może być inaczej, że będzie o wiele trudniej się spotykać. Tak jak było już w kościele, że gdzieś po grobowcach się spotykali. Ale wtedy jeszcze potrzebowali ludzkich szpiegów. Teraz mają już elektronicznych szpiegów, a więc łatwiej jest wyszpiegować człowieka. Więc mamy Jakuba i czytamy
czwarty rozdział 13 wiersza. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. I nie chodzi tylko o samomówienie, ale o świadomość tego, jeśli Pan zechce. To znaczy, ja chcę wiedzieć, co chce Pan. Chcenie i wykonanie przychodzi od Boga, czytam, a więc z drżeniem i z bojaźnią sprawujmy zbawienie, które dał nam Bóg. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi, wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Już samo nieczynienie dobra już jest grzechem, kiedy człowiek umie czynić dobro. A więc mamy dzisiejszą lekcję, dzisiejszy przykład. Tu widzimy jeszcze łaskę i dzięki Bogu jest jeszcze łaska. Jest łaska nad nami ludźmi. Ale nie nadaremno ją przyjmujmy. Apostoł ostrzega, nadaremno łaski Bożej nie przyjmujcie. Wykorzystujcie czas. Widzisz coś złego, skończ z tym. Widzisz dobro Chrystusowe, przyjmuj to. Niech ty i ja, każdy z nas będąc naczyniem, abyśmy nie byli do celów pospolitych, ale do celów szlachetnych, zaszczytnych. Potrzebujemy się oczyszczać, bo tam jest to dokładnie napisane. Jeśli się oczyszczasz, to będzie Bóg mógł cię wziąć do celów zaszczytnych. A jeśli nie oczyszczasz, pozostajesz w brudach samozadowolenia, zginiesz. To, co dzisiaj Bóg chce tobie powiedzieć mi konkretnie, wykorzystujcie czas. Dni są złe, wykorzystujcie czas, żeby się oczyszczać. Nie daj się wprowadzać w kłótnie właśnie, w nastawienia, w zamknięcia, w cokolwiek. Zostaw to. Nie walcz o swoje imię, zajmij się oczyszczaniem, spokojnym oczyszczaniem, bez szaleństw, ale oczyszczaniem się. Jeżeli widzisz, że w tobie jest złośliwość, to musisz to zniszczyć, musi być to zniszczone. Jeżeli widzisz, że w tobie jest niechęć, musi to być zniszczone, musisz być czysta, aby gdy przyjdzie próba, żeby diabeł nic w tobie nie miał. Żebyś wygrał, wygrała. Pamiętajmy, po to tu jesteśmy, żeby sobie w tym pomóc. To jest czas, żeby się oczyszczać, uświęcać. Co możesz dobrego zrobić, zrób. Później jak skończy się, przyjdzie Pan, już nic nie będziemy mogli zrobić ani dobrego, ani złego. Już będzie wszystko zrobione. Już będzie rozliczenie. Także po śmierci już nic nie możesz zrobić, ani na lepsze, ani na gorsze. Dzisiaj żyjesz, ja żyję. Wykorzystujmy czas, diabeł będzie czaił się i stale prowokował do czegokolwiek, albo do wycofania się, albo schowania się, albo do pokazywania swojej niezależności, do czegokolwiek. Jeżeli dasz mu się sprowokować, no to on będzie się cieszył, że cię powstrzymuje przed ratowaniem się w Panu. Pan Jezus wróci po oblubienicę jako czystą, świętą i nieskalaną. On nie przyjdzie tutaj ponownie umierać za grzechy swojego Kościoła. Swojego ludu. On przyjdzie już po czystą, świętą i nieskalaną oblubienicę. Bądź jej cząstką, bracie i siostry. Ratujmy się w Panu. To jest czas, gdzie jeszcze to można. Nie zmarnuj tego czasu. Nie chodź koło tego wszystkiego. Świat ci daje tyle możliwości różnych, a ty pamiętaj, przyjdzie Pan i chcesz być jako sługa, służebnica, którą usłyszymy. Tak, sługo wierny i dobry. Byłeś mi wiernym do końca. Będziesz tam, gdzie ja jestem. To jest piękne. Chciejmy doczekać się tego czasu, bądźmy na to gotowi. Amen. Amen.